ma czegoś takiego jak skóra okolic intymnych i skóra twarzy. W sensie, no są oczywiście, ale starzenie jest procesem całościowym. Ono nie dotyczy tylko głowy, twarzy czy pośladków. Dotyczy całego organizmu. Zresztą widzimy często pacjentki, które są po zabiegach medycyny estetycznej w różnym zakresie. Może być to zakres taki pełny, lifting twarzy, czyli chirurgia plastyczna, czy zabiegi mniej inwazyjne, kwas hialuronowy, botoks i tak dalej. Twarz wygląda młodo, lepiej, inaczej, ale po rękach, szyi widzimy, że ta pacjentka nie ma lat 30, na ile wygląda, ale ma lat 50. I to samo dotyczy narządu płciowego. Narząd płciowy zewnętrzny, nazywany jeszcze częścią drugą twarzą, jest to jakby nasza intymna twarz, którą pokazujemy tylko w sytuacji intymnej. I on podlega takim samym procesom starzenia się jak inne elementy naszego ciała, szczególnie skóry. Skóra staje się wiotka, ma zmarszczki, pogarsza się funkcja. Na to oczywiście możemy wpływać różnymi sposobami, a takim najbardziej pierwotnym i działającym efektywnie sposobem jest właśnie właściwa dieta. Z jednej strony nie obżeranie się, bo nasza współczesna kultura zachodnia to jedzenie 5 posiłków dziennie, imprezy, alkohol, dużo jedzenia, jeszcze więcej jedzenia, wszystkie reklamy, czy większość reklam to jest jedzenie, za dużo mięsa, za dużo nabiału, za dużo junk foodów, czyli jedzenia przetworzonego. I jak spojrzymy na społeczności długo żyjące, na przykład społeczność okinawską, gdzie jest ponad 400-latków, żyje na Okinawie. To jest taka japońska wyspa zaliczana do tak zwanych niebieskich stref, gdzie tych 100-latków jest bardzo dużo, to oni żyją bardzo prosto. Jedzą niewiele, jedzą bardzo skromnie, jedzą posiłki, te, które daje im ziemia. Jak się spojrzy na okinawskich 70-latków, to wyglądają jak europejscy 50-latkowie. Także domyślam się, że pacjentki, jeżeli chodzi o aspekt intymny, również w tym zakresie wyglądają znacznie lepiej niż równolatkowie z Europy czy Stanów Zjednoczonych.